Witajcie moi drodzy, nazywam się Monika Turowska i jestem szkoleniowcem marki Estgen. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie produktowi aktywny koncentrat peptydowy. Aktywny koncentrat peptydowy powstał z myślą o skórach wrażliwych, reaktywnych, z zaburzoną barierą hydrolipidową, skórą dojrzałym, z trądzikiem różowatym, z trądzikiem młodzieńczym, a także dla osób, których skóra jest wyjątkowo nadwrażliwa, szorstka, spierzchnięta. Jego zadania podzieliłam, żeby ułatwić nam tutaj troszeczkę poznanie jego właściwości, na trzy segmenty. W pierwszym omówimy sobie właściwości dla skór naczyniowych z zaburzoną barierą, z rumieniem. W drugiej części właściwości przeciwzapalne, a w trzeciej przeciwstarzeniowe, nawilżające, zmiękczające. One wszystkie będą się ze sobą łączyły. Zresztą każda z tych funkcji będzie wzajemnie wpływała i działała synergistycznie z innymi. Dlatego postanowiłam, że aby w jakiś taki ciekawszy sposób o tym opowiedzieć, przejdziemy sobie tak troszeczkę do opowiadania blokowego. Pierwsza funkcja, jedna z takich w sumie najważniejszych dla możliwości występowania kolejnych, jest zmniejszenie widoczności naczyń krwionośnych, zmniejszenie zaczerwienienia, redukcja rumienia i odbudowa bariery hydrolipidowej. Dlaczego mówię o tych funkcjach razem? Ponieważ ciężko jest redukować widoczność naczyń krwionośnych, jeżeli barierowość skóry nie będzie zabezpieczona. Jeżeli nasze naczynia krwionośne z jakiegoś powodu, alergenu, podrażnienia, reakcji zapalnej, endogennej czy egzogennej, bo mamy tutaj wpływ zarówno słońca, powietrza, jak i jakichś czynników chorobotwórczych, będzie powodowała drażnienie naczyń. I w momencie, kiedy my zaczniemy wyciszać naczynia, a nie zabezpieczymy odpowiednio bariery, nasze starania pójdą na marne. Pierwszym krokiem więc będzie uszczelnienie tego, co znajduje się powyżej, uszczelnienie bądź odbudowa, ponieważ tutaj możemy mówić zarówno o potrzebie wytwarzania ceramidów, jak przy którymś ze składników wspomnę, o potrzebie zaopiekowania się za pomocą aminokwasów czy innych powodach, dlaczego ta bariera została zaburzona, i dopiero gdy odbudujemy tą wierzchnią warstwę, zabezpieczymy jej przepuszczalność i nadamy jej ponownie swoją fizjologiczną funkcję, dopiero wtedy skutecznie jesteśmy w stanie i długofalowo te naczynia wyciszać. Bez tego efekt będzie zdecydowanie krótkotrwały. Jakie składniki będą tutaj działały przede wszystkim wyciszająco? Zauważcie, gdy będę o nich opowiadać, że każdy z nich działa troszeczkę w inny sposób, dlatego ta synergia powstaje. Jeden podbija drugi. Mamy tutaj acetyl tetrapeptyd 40. On będzie hamował uwalnianie interleukin prozapalnych, czyli to on będzie takim głównym hamulcem do podjudzania tego stanu zapalnego, do jego kaskadowego wzrostu. Jest on także antyoksydantem i działa fotoprotekcyjnie. A w stanach zapalnych antyoksydanty, jak już wiemy z poprzednich filmów, będą bardzo pomocne w redukcji stanu zapalnego. Działanie fotoprotekcyjne także będzie szalenie ważne ze względu na to, że słońce, promując nam stan zapalny, promując glikację, powodując niszczenie DNA komórkowego, będzie także przyczyniało się do stresu oksydacyjnego, i tutaj potrzebne antyoksydanty, oraz do tego, że naczynia krwionośne będą się rozszerzać, żeby dostarczać więcej składników do regeneracji. Więc działanie fotoprotekcyjne w wyciszaniu naczyń krwionośnych jest szalenie istotnym elementem skutecznej terapii
wyciszającej. Mamy pentapeptyd 59. Jest to peptyd biomimetyczny, czyli naśladujący w sumie identyczny z tymi, który wytwarzany jest przez nasz organizm. Będzie on przede wszystkim zmniejszał oznaki uczulenia, czyli zejdziemy tutaj sobie z szorstkości, zejdziemy z podrażnień, ze świądu. Fantastyczna funkcja u osób z trądzikiem różowatym na podłożu skóry suchej, właśnie z zaburzoną barierą, a także dla osób z atopowym zapaleniem skóry, gdzie nie tylko uszczelniamy, ale także działamy właśnie kojąco, wyciszająco. Jest to też jeden z głównych składników cementu międzykomórkowego. Zawiera histydynę, fenyloalaninę, walinę oraz argininę, o której też już wielokrotnie w filmach wspominałam. Mamy tutaj olej z pachnotki, którego właściwości przede wszystkim chronią ściany naczyń krwionośnych, czyli wpływają bezpośrednio na mniejszą reaktywność tych naczyń, ale ma także dużą zawartość kwasów omega-3, które będą wbudowywały się właśnie w barierę hydrolipidową i ograniczały dzięki temu także ucieczkę wody. Olej z pachnotki jest także prekursorem ceramidów, dzięki temu zwiększamy szczelność. Zawiera polifenole i flawony, czyli substancje, które ściągają ściany naczyń, pomagają im się obkurczać, a także uzupełniają ubytki w ścianach osłabionych naczyń. Szczególnie szczelność naczyń ważna jest dla osób, które wraz z wiekiem tracą dobrą kondycję nie tylko skóry, ale właśnie i naczyń krwionośnych. Zauważmy bowiem, że w większości skóry dojrzałe będą cechowały się słabą komponentą naczyniową. Ona będzie bogata, jeśli chodzi o widoczność, natomiast właściwości tych naczyń nie będą już takie jak u skóry młodej. Mamy tutaj także troxerutynę, czyli taką lepiej przyswajalną dla nas wersję rutyny, która także uszczelnia naczynia, działa przeciwzapalnie, przeciwkrzepliwie, uszczelnia, jest pantenol o właściwościach łagodzących i nawilżających, ekstrakt z korzenia myszopłocha kolczastego, on będzie pobudzał mikrokrążenie, aby cyrkulacja w naczyniach także pomagała usuwać mikrozakrzepy czy oczyszczać ściany naczynia, żeby nie zalegały tam żadne cząsteczki. Oraz tutaj przy tej funkcji, w którą teraz wprowadzam, czyli zabezpieczenie bariery i redukcja zaczerwienień, widoczności tych zaczerwienień, znajdzie się tutaj też olej nasion żmijowca, który także jest bogatym źródłem kwasów omega-3. Będzie on pełnił także swoją funkcję we właściwościach przeciwzapalnych. Przede wszystkim dlatego, że kwasy tłuszczowe, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak kwas gamma czy alfa linolenowy, zużywane przez nasz organizm są do produkcji eikozanoidów, czyli hormonów, które znajdują się lokalnie w tkankach i uczestniczą w promowaniu lub redukcji, czyli działają trochę jak modulatory stanu zapalnego. Znamy już ich funkcję prozapalną, ale wiemy też, że działają przeciwzapalnie. W funkcjach przeciwzapalnych bardzo istotnym jest wymienienie ekstraktu z korzenia lukrecji, o którym wcześniej nie mówiłam. Ma on działanie regulujące wydzielanie łoju, bardzo ważny przy trądziku różowatym, na przykład na tle skóry tłustej, ponieważ wiemy, że ten trądzik różowaty kiedyś częściej spotykany u osób powyżej 50 roku życia, teraz dotyka także skóry młode, czyli skóry, które gruczołowe funkcjonują
Prawidłowo. I korzeń lukrecji będzie dla nas tutaj zbawienny w działaniu przeciwzapalnym, łagodzącym, regulującym, aby nie promować namnażania się bakterii przy zwiększonej ilości sebum. Działa on także przeciwbakteryjnie, sprawdza się przy łuszczycy, trądziku, liszajcu, przy różnych infekcjach skóry. Wcześniej wspomniany acetyl tetrapeptyd 40 oraz on także wykazuje właściwości przeciwzapalne. Będziemy zwracać także uwagę na olej z pestek winogron, który teoretycznie jako źródło kwasów omega-6 nie miałby tutaj w przypadku stanu zapalnego aż tak wiele do zaoferowania, jak na przykład w funkcji przywracania barierowości skóry. Natomiast działa on ochronnie, zawiera kwas galusowy oraz resweratrol, czyli bardzo silny, jeden z najsilniejszych występujących w naturze w substancjach roślinnych antyoksydantów. Mają one też właściwości przeciwdrobnoustrojowe, czyli i w AZS, i w AZS z trądzikiem, i w trądziku różowatym, i w skórze naczyniowej z podrażnieniami będzie się nam ta funkcja przeciwzapalna zdecydowanie dobrze sprawdzała. Olej z pachnotki, także właściwości antybakteryjne, łagodzi odczyny alergiczne, czyli zmniejsza wrażliwość na alergeny, działa kojąco, wyciszająco. Jest też bogaty w kwas linolowy, znany właśnie z właściwości przeciwzapalnych i którego bardzo często, w naszej szerokości geograficznej szczególnie, mamy niedobory ze względu po prostu na dietę, a jest on niezbędny do utrzymania prawidłowego składu łoju, czyli będzie działał też przeciwkomedogennie. Mamy w składnikach przeciwzapalnych, ale myślę, że możemy go także zaliczyć do składników przeciwstarzeniowych. Będzie to octan tokoferolu, czyli pochodna witaminy E, która działa przede wszystkim przeciw peroksydacji lipidów, przeciwutleniająco. Jeżeli przeciwdziałamy peroksydacji, tutaj tak naprawdę większość z tych składników, które wymieniłam, są silnymi antyoksydantami, aczkolwiek no, nie chciałabym też wymieniać przy każdej nazwie tej funkcji. Jeżeli mamy produkt bogaty w antyoksydanty, szczególnie takie, które będą miały powinowactwo do lipidów, mamy o wiele ładniejszy odcień skóry. Peroksydacja powoduje zszarzenie, a jeżeli chcemy dbać o taki wygląd i młody, i takiej zdrowej skóry, to zapobieganie przy peroksydacji będzie tutaj dosyć istotną funkcją. Dlaczego mówię o tym i we właściwościach przeciwzapalnych i przeciwstarzeniowych? Przede wszystkim dlatego, że przy stanie zapalnym stres oksydacyjny będzie powodował większe namnażanie się bakterii i nasilenie stanu zapalnego. Jeżeli działamy przeciwko stanom zapalnym, podobnie jak w skórze dojrzałej, która cechuje się takim z powodu starzenia, przy takim delikatnym stanem zapalnym, który prowadzi też do takiego w ciągu kilku lat rozkładania się tkanek, zwanego inflammaging. Tutaj antyoksydanty będą odgrywały bardzo istotną rolę przeciwstarzeniową, czyli hamującą degradację komórek. W tym preparacie składniki, które zostały skomponowane pod skóry, także dojrzałe, będą wpływały na nawilżenie i pośrednio, i bezpośrednio. Działanie pośrednie, czyli oczywiście utrzymanie odpowiedniej barierowości, a działanie pośrednie to także bezpośrednie, przepraszam, to także wiązanie wody w tkankach. I tutaj mamy kilka składników, które będą działały na utrzymanie tej wilgotności poprzez właściwości swoje higroskopijne. I będzie to na przykład ekstrakt z alg Porphyria
umbilicalis. Algi te są naturalnym filtrem UV, jak wcześniej wspomniałam, bardzo istotnym dla naczynek, ale też dla degradacji kolagenu, elastyny i cukrzania się głębszych warstw w skórze właściwej. Algi te wiążą wodę, działają odżywczo, wygładzająco, czyli struktura skóry, na strukturze skóry będzie można obserwować mniejsze zaznaczanie się zmarszczek. Poprawiają napięcie i są także źródłem wielu minerałów, a także witaminy C. A witamina C będzie dbała o antyoksydację, podbijanie właściwości tokoferolu oraz o to, by tą skórę rozjaśniać, czyli też tutaj pamiętamy o fotostarzeniu. Mamy ekstrakt z korzenia myszopłocha, o którym wcześniej już wspominałam. On ma właściwości hamujące enzym kolagenazy oraz enzym hialuronidazy. Zmniejsza się więc ubywanie kolagenu i ubywanie kwasu hialuronowego, co przekłada się oczywiście na spowolnienie procesu starzenia. Mamy ekstrakt z cebuli, lilii białej, który wygładza, zmiękcza, nawilża, jest bogaty w polisacharydy, które będą działały jak gąbka, wiążąc wodę, będą powodowały lepsze właściwości plastyczne skóry. Jest też wspomniany wcześniej ekstrakt z lukrecji, który w przypadku profilaktyki przeciwstarzeniowej świetnie sprawdza się jako antyoksydant, regenerator oraz jako inhibitor tyrozynazy, czyli znów tutaj ten photoaging będzie nam troszeczkę mniej występował, będzie mniej widoczny. Olej z nasion żmijowca, który poprawia nawilżenie, zmiękcza skórę, uplastycznia, pantenol, który łagodzi i peptydy biomimetyczne, które regulują metabolizm, funkcje metaboliczne komórek. I to też będzie przyspieszało się na przekładało się na o wiele dłuższe życie każdej komórki. Zobaczcie, jak wiele z tych kilku składników można było wyciągnąć różnych funkcji, dlatego myślę, że uporządkowanie ich w ten sposób pomoże nam łatwiej przekazać też naszym klientom gabinetowym, jakie funkcje dla nich i które składniki dla nich będą bardziej istotne, jeżeli rozmawiamy ze sobą o skórze dojrzałej, naczyniowej, jeżeli rozmawiamy ze sobą z trądzikiem różowatym, z trądzikiem zwykłym czy innymi przypadłościami, o których tutaj wcześniej wspomniałam. Jest to preparat, który całkowicie odwrażliwia skórę. Można to zauważyć bezpośrednio po aplikacji. W ciągu dosłownie 5 do 10 minut widać natychmiastowe rozjaśnienie skóry. Świetnie sprawdza się po zabiegach z dużą ingerencją, po zabiegach laserowych, po mezoterapiach, po uszkodzeniach termicznych, po uszkodzeniach posłonecznych i wszędzie tam, gdzie będziecie potrzebowali wsparcia, łagodzenia i poprawy takiego natychmiastowego wyciszenia i poprawy funkcjonowania skóry. Koncentrat nasz występuje w dwóch pojemnościach. Jest to pojemność do pielęgnacji domowej, czyli 30 ml i koncentrat w wielkości pojemności gabinetowej 75 ml. Jak i kiedy stosować? Dla jakich skór już Wam powiedziałam, natomiast pojemność gabinetowa używana w zabiegach, na przykład w programie numer 4, czyli programie na trądzik różowaty, na naczynka, na zakończenie, może być stosowana zarówno jako koncentrat, tak jak jego nazwa wskazuje, lub jako maska pozabiegowa. I teraz, jeżeli używamy go jako koncentrat, aplikujemy na niego krem. Jeżeli używamy jako maskę, możemy nałożyć krem później na skórę po odczekaniu odpowiedniego czasu, tam jest około 15 minut do 20 trzymania na skórze.
I na to możemy zaaplikować krem, jeżeli nie będzie nam też za ciężko. Jeżeli chcemy zrobić z niego maskę, możemy wykorzystać 4 dozy preparatu lub wymieszać go w proporcji pół na pół bądź innej dowolnej z koncentratem probiotycznym. Są one na podobnej bazie, są ze sobą kompatybilne. Jeżeli potrzebujemy właściwości tamtego i tego, można w tej konfiguracji je ze sobą łączyć. To samo, jeżeli chodzi o pielęgnację domową, swoim klientom możemy go zaproponować zarówno jako koncentrat pod krem, jako samodzielny produkt, bądź jako maskę, ale także świetnie sprawdzi się na okolice zmęczonego oka, czy dla osób, które mają problemy naczyniowe, czyli sińce pod oczami, problem z suchością, też będzie to produkt, który fajnie się nam w takiej funkcji sprawdzi. Jedna pompka jako koncentrat, 2-4 pompki jako maska. Myślę, że na dzisiaj będzie to już wszystko. Osoby zainteresowane współpracą z marką zachęcam do odwiedzania strony internetowej lub do kontaktu ze swoimi dystrybutorami regionalnymi. A osoby zainteresowane zabiegami i zakupem preparatów zapraszam do gabinetów współpracujących z marką Estgen. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.